Witam. W ostatnim czasie ponownie w Sorare nastąpiło dosłownie trzęsienie ziemi i twórcy gry dokonali wiele bardzo istotnych zmian. Zdecydowanie ułatwiono grę nowym graczom, oczywiście kosztem tych już doświadczonych, ale to pozostawimy bez komentarza. Zmiany na plus to oczywiście zwiększona ilość turniejów z kartami common, czyli tymi darmowymi, gdzie można wygrać karty mintowane, czyli te z realną wartością, które możemy już sprzedawać, czy tam się wymieniać z kim innym. Obecnie jest 5 takich turniejów. Liga niemiecka, francuska, hiszpańska, angielska i włoska. W każdej z nich za 200 pierwszych miejsc przyznawane są nagrody limitowane. No, czyli jak łatwo policzyć, na przykład ten weekend będzie rozdanych 1000 kart przed zmianami. Było 100 wcześniejszymi zmianami, były raptem 3. Także dodają sporo od siebie, warto to wykorzystać. Na plus zmian jest także to, że sami teraz już wybieramy graczy, mając określone punkty, a nie jak dotąd było, karty były losowane, nie wiadomo co się miało trafić z tego losowania, z tego śmietnika można by rzec, trzeba było jakiś skład zrobić i szczęście, szczęście i tylko szczęście. Teraz jak łatwo będzie można sobie zauważyć, musimy trochę czasu poświęcić, żeby sprawdzić terminarze, kontuzje graczy, słabszą formę. Natomiast jest to bardziej sprawiedliwe niż było wcześniej. Ponadto karty limitowane można wygrać w ligach prywatnych. Na przykład ja organizuję takie turnieje. W każdej z tych lig co miesiąc najlepszy gracz otrzymuje jedną kartę. Za styczeń nagrody zostały już wysłane, co uwieczniłem na innym filmie. Nagrody na razie ode mnie dość symboliczne, ale postaram się z miesiąca na miesiąc, jak będzie nas przybywać, żeby były coraz lepsze. No wcześniej startowało po 4-5, teraz już mam 8 graczy, więc robi się ciekawiej. Zapraszam zatem do dołączania kolejnych graczy. Linki będą pod filmem w opisie wraz z kodami. Polecałem we wcześniejszych filmach, także kanał z tematyką Sorare, Sorare Z. On teraz organizuje losowanie karty limitowanej z okazji zebrania 50 subów. Już po zebraniu tego 15 widać osób dołączyło, także cieszy się to dużym wzięciem. No warto do niego zajrzeć, obejrzeć film, dać suba, łapkę, skomentować. Karty zdaje się tam 7-8 euro wyznaczył do wygranej. Można by ją sprzedać i kilku ciekawych graczy kupić. Najważniejsze przy zarabianiu na Sorare jest oczywiście wkład jakiś początkowy. Jeżeli nie chcemy wpłacać w ogóle pieniędzy, no niestety trzeba chwilę poczekać, żeby wygrać tą kartę limitowaną. Wtedy trzeba będzie ją sprzedać i na handelku się pobawić, kupywać na aukcjach Sorare nowe karty. Trzeba pamiętać, żeby korzystać z tego, kupuj nową kartę, a nie od menadżerów, bo przy zakupie 5 kart bezpośrednio Sorare, 6 jest gratis. Także to jest tam jakieś dodatkowe parę groszy. Ze swojego doświadczenia przez pierwsze 2-3 miesiące grając w tą grę dużo czasu spędziłem na handlu. Kupowałem, sprzedawałem z niewielkim zyskiem, natomiast było tego dosyć sporo, więc się zebrało. Oczywiście zysk zależy od naszej aktywności i wiedzy. Warto pamiętać, że poza piłką nożną jeszcze jest NBA i baseball. No ja akurat tam się nie bardzo znam, uczestniczę, ale to tak tylko, żeby spróbować jak gdyby los na loterii. Przez pół roku grania tam no, raptem wygrałem jedną kartę limitowaną, że nie ma się czym chwalić, no ale zawsze coś, zwłaszcza dla kogoś, kto nie chce wpłacić nawet złotóweczki do tej gry. Jak już wspomniałem, mając jakieś tam
10 euro. Można już spróbować zarabiać na turniejach. Po zmianach, które teraz Sorare przeprowadziło, takim najfajniejszym turniejem dla nowych graczy będzie ten turniej. Znaczy nowych graczy, którzy już mają jakąś tam wkład pieniężny. Cup 220. Można tu stawić jednego gracza common, czyli szarego, darmowego, i cztery limitowane. Oczywiście za szarego darmowego wstawiamy jakiegoś bramkarza, bo bramkarze są bardzo drodzy. Najdrożsi potem napastnicy, a pomocników i defensorów można już znaleźć naprawdę za nieduże pieniądze bardzo, bardzo dobrze punktujących. Nie będą to znane nazwiska, natomiast potrafiących punktować. Na ten weekend na przykład ja mam taki skład. Wyciągnąłem ich sobie, jak oni teraz kosztują. O! Wczoraj chyba jeszcze za 2,5 euro był gumny. No wczoraj w miarę ładnie zagrał. Już tutaj widzę, że idzie sprzedaż grubo. No już pod 4 podchodzi. No ale wczoraj spokojnie za 2,5-3 można było kupić. Mam jeszcze takiego gościa. Obecnie po 2,5. Też tam ładnie punktuje. Taki 2,30. Ostatnim tu napadziorem moim jest Diouf, ale on miał chyba tam 8-9 euro. Jakbym startował z tym 10 euro, to bym sobie kupił taki napastnik. Gra, no nie często strzela bramki, ale gra też za same starty, też tak wiadomo, punkty są przyznawane. No przed chwilą na 2,30 był kupiony, także to mówię. 10 euro można spokojnie drużynę ciekawą znaleźć. I już próbować walczyć o nagrody. W tym tygodniu, ile tutaj za pierwszych miejsc? 1228 kart. Pierwszych miejsc już dają jakąś kartę. Warto próbować. Z mojej strony byłoby na początek tyle. Pozdrawiam, życzę wygranych. Zapraszam do moich turniejów prywatnych. Zaglądajcie na mój kanał. W międzyczasie będę starał się jakieś zabawy z nagrodami wstawić. Być może Zdoj też coś tam jeszcze do siebie dorzuci, także zapraszam, oglądamy i bawimy się razem. Pozdrawiam.